Cześć wszystkim, ja mam na imię Emil, zapraszam na film z Battlefield Hardline. Tak, udało mi się dostać dostęp do bety. Udało mi się zdobyć dostęp do bety. Tym bardziej jestem zdziwiony, ponieważ zarejestrowałem się do niej wczoraj i dzisiaj nad ranem przyszedł mail na moją pocztę, że dostałem dostęp do tej bety. Więc w sumie jestem zadowolony, zobaczymy jak mi się w tą grę będzie grać. Jest to materiał, w którym nie będę oceniał tej gry. Po prostu zobaczycie, jak pierwszy raz w nią gram i nie wiem, no mam nadzieję, że zaskoczymy się pozytywnie i wspólnie znajdziemy tutaj jakieś fajne nowe rzeczy, którymi warto się podzielić i które będą wciągające na tyle, że zostanę przy tej grze dłużej niż przy BF4. Ok, jest to moje pierwsze uruchomienie, jeszcze nie uruchamiałem tej gry w ogóle. Dopiero co się zainstalowała, ściągnęła i zainstalowała. Także wyszukam sobie serwery, te, które są, mają najmniejszy ping i które są w miarę takie pełne. Ok, tutaj dołączę do tej gry. Zobaczymy w ogóle, co tu jest za tryb. Haste, nie wiem, co to jest za tryb. Zbyt dużo o tej grze się nie dowiadywałem, także będę musiał nauczyć się grać w trakcie gry. Ok, mamy wczytywanie mapy. Zobaczymy, czy się gra uruchomi, czy się gra nie wykrzaczy. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok i uda nam się pograć. Z tego, co widzę, to u moich znajomych, ja mam w sumie około 100 znajomych na Battlelogu. Jak przeglądałem Battlewall, czy tam Battlefield, czy tam Battlelog, to no, myślę, że około 20 osób z tych 100 dostało dostęp do bety Battlefield 4, także sądzę, że jeszcze warto jest się rejestrować, żeby uzyskać dostęp, ponieważ no, jest to możliwe. Mój przypadek o tym świadczy. Ja dostałem dostęp, a zarejestrowałem się wczoraj. Ok, wygląda na to, że się runda chyba zaczyna. Po prawej stronie widzę okienko spawn pointów, gdzie się mogę zespawnować. Tutaj jest squad car, samochód policyjny. Co to jest? Chubby to jest... nie wiem, co to jest. To jest pewnie jakaś miejscówka. Le deployment. To coś z francuskiego. Ok, tutaj po prawej stronie widzimy, mamy okienko od Battlelog'a. Tak. Dobrze, na pierwszy rzut oka to, co widzę, to już mnie cieszy to, że nie ma jakiegoś takiego dziwnego rozmazania. Tło nie jest jakieś takie dziwnie rozmazane. To już jestem z tego zadowolony. I czcionka wygląda lepiej niż w BF4. No, to też jest ważne według mnie i no tutaj jest lepiej, także tutaj jest ok. To nie miała nie być ocena, no ale to będzie to, co ja zauważę w tym momencie i będę wam o tym mówił, co zauważyłem. Dobra, teraz tak, protect the valut. Aha, tutaj musimy chronić tego miejsca z kasą. Prawdopodobnie przez 13 minut i jeszcze 50 sekund. Tutaj mogę sobie wybrać pewnie jakąś broń. Jestem operatorem. Mogę być mechanikiem, enforcerem i profesjonalem jakimś. Dobrze, zobaczymy jakie są bronie. AKM, G36C. Aha, tylko to sobie muszę kupić. Dobra. Ludzie porównują to do Counter-Strike'a. No i tutaj już widzimy, że w Counter-Strike'u też się kupuje bronie. Tutaj też musimy pewnie nazbierać sobie kasę, żeby tą broń kupić. No, zobaczymy. Mi się wydaje osobiście, że EA naprawdę bardzo mocno chce, żeby jej gry były grane w różnych turniejach. Z czwórką chyba nie wyszło, bo jednak no, czwórka nie daje rady w porównaniu do innych gier, więc w tym momencie już bardzo też chcą się upodobnić do bardzo popularnych gier tego typu, no i tutaj mocne nawiązanie do CS-a. Zobaczymy, jaką drugą broń sobie mogę wybrać. Mogę, jest tylko 38, jakiś pistolet. Będzie mechaniczny celownik, ok. Mamy apteczkę. Aha, i tutaj też pewnie muszę sobie to kupić, nazbierać kasy, ok. Granaty i uderzenie pałką policyjną, police baton. Albo nożem, albo baseballem. Aha, to akurat mogę sobie wziąć, to sobie wybiorę baseball, a czemu nie. Dobrze, tu deploy. No i ok. Zespawnuje się tutaj na początku, a może jeszcze nie, jeszcze wejdę w opcję i przestawię sobie te, które zawsze przestawiam. Jeszcze nie wiem, jak jest z czułością myszki, będę to musiał sprawdzić to dopiero w grze. Także tutaj to jeszcze zostawię. Gameplay. Tutaj ok.
Raczej nic nie będziemy zmieniać na razie. Tutaj na 80, to w takim razie damy na 90. Network Smoothing Factor tutaj damy na 30. OK. Audio Home Cinema. Tutaj musimy wybrać sobie coś lepszego. O, właśnie coś się stało. Gra się zminimalizowała po naciśnięciu tej opcji. Dobra. Oczywiście ja gram zawsze na taśmach wojennych, więc tak będę grał. Nie będzie to surround, tylko stereo. No tutaj po angielsku nic pewnie innego nie będzie. VoIP on, VoIP volume damy na 100%. OK. Wideo to jest to, co mnie najbardziej interesuje. W tym momencie jesteśmy na auto. Jasność. O, dobrze. Duża opcja, jeżeli chodzi o rozjaśnianie. Dobra, to na 50. Nie wiem, czy będzie dobrze. Dam od razu na 70. Tutaj na wyłączony. Aha, tu jest Field of View. Momencik, a to co to było? Hub wizji, widoczność tego. No, wszystkiego HUDa. Dobra, to tutaj damy na 100%, bo tak będzie lepiej. No, a tutaj damy na Field of View, damy na 90, tak jak zawsze mam ustawione. O, tutaj nie wiem, o co chodzi. Jeszcze na razie sobie to zostawię. Motion Blur. Tutaj to będzie na 0. Tak mi się wydaje, że będzie OK. Aha, i mamy wielkość HUDa też, możemy sobie ustawić. Dobra, to raczej muszę wejść do gry i to dopiero pozmieniać. To też na razie zostawię jeszcze na 50%. No to jest moje pierwsze uruchomienie, więc sorry, że nie gram od razu, ale tylko tak sobie bawię się. No ale chcę to posprawdzać, dobra. Tutaj damy na high, na predefiniowany high. Zapiszemy ustawienia, resume, deploy w bazie. Ło, kurczę, już widzę, że czułość myszki jest. Jest za duża, ja bardzo mały ruch wykonuję, ona bardzo na boki lata, więc już wchodzimy w opcję, w gameplay, nie, w controls, dobrze, no sensitivity na 0, resume, tak jest, na 0 będzie ok, czyli to będzie tak jak w BF-ie 4, tak mi się wydaje, tak, dobra, dobra, już widzę, że jest tak, że postać nie biegnie od razu pełnym sprintem, tylko jak wcisnę shift, to ona się tak powoli rozpędza. Dobra, zaraz zobaczymy, jak to będzie z kontrolą odrzutu. Kontrola odrzutu. Mysz broń ciągnie do góry, tak jak w BF3, bo M16 oczywiście. Aha, ale nie ma tego takiego. Wystarczy ciągnąć w dół i tyle. Nie ma takiego czegoś, że jak przestaje strzelać, to broń ci opada niżej niż strzelałeś. Dobra. Okej, tutaj jeszcze mamy to nie poustawiane, ale to już sobie podaruję. Okej, no to w takim razie co? Jedziemy bronić kasy, bo tam widzę, że nas okradają. Można byłoby wziąć samochód. Aha, jeszcze zobaczymy, czy da się włączyć widoczność klatek na sekundę. Jak to by było? Jak to było? Render draw. Render kropka. Nie, screen info to nie. Ja chcę zrobić, jak chcę włączyć ile widoczność klatek na sekundę. Dobra, na razie nie będę włączał. Włączę sobie za chwilę, jak sobie. A, to było perf overlay. Oh my god, aha, ktoś mnie popnął. Perf overlay. I tutaj będzie draw FPS1. Okej, dobra. 88 klatek na sekundę na moim sprzęcie. 170 metrów do tej walizki, która tam jest. Dobra, zobaczymy, jak to będzie. Ping, jaki mam 36. Bardzo jestem ciekaw, jak zalicza gra. No, na gameplayach, które widziałem, to nawet nieźle zalicza, jeżeli chodzi o strzały. Dobra, zobaczcie. Tutaj mamy walizkę, ona gdzieś tam pod spodem jest. Okej. Tam jest koleś chyba na górze. Nie, nie ma. Aha, tutaj Z-em się pewnie kładzie. Tak jest. To sobie muszę zmienić, ale to jeszcze nie teraz. Zaraz sobie to zmienię. Pewnie zaraz będzie koniec rundy. Więcej tego mojego ustawiania i gadania niż gry. Medkit. Aha, był koleś po lewej stronie, dostałem w korpus, widzę, że po prawej stronie jest oznaczenie tego, gdzie dostałem. Ciekawe, czy ktoś mnie podniesie w ogóle. No, troszeczkę bardziej mi się to podoba niż w BF4. Nie ma tego takiego gównianego rozmycia. Momencik, czy ja mogę się gdzieś zrespić na jakimś gościu ze składu? Czy są tutaj składy? Team setup. Okej, dołączę tutaj, join squad, on cofnie się i mogę na jednym, bo on gdzieś tutaj jest. Dostałem, nie wiadomo od kogo, do czego dostaję.
Kto mnie strzelał? Nie wiem, kto mnie strzelał. Tam są kolesie. Koniec. Przegraliśmy czy wygraliśmy? Wygraliśmy, okej, okay, dobra. To tutaj zrobię cięcie, tak żeby nie przedłużać tego filmu i zagramy kolejną rundę. Okej, okay, jestem z powrotem. Postaram się jeszcze zmienić sobie tutaj ustawienia, jeżeli chodzi o case'y. O case'y, o klawisze, bo ja muszę mieć tak jak lubię, więc no niestety musicie mi wybaczyć, ale muszę to zrobić. A więc tak, pierwsza rzecz jaką zmieniamy to Z. Tutaj ma być Alt. Teraz tak, crouch to ma być X. Nie, to ma być Control. Dobrze, to jest skok. Nie. Momencik, może bym się teraz tylko nie pogubił w tym wszystkim. Aha, to jest, żeby. Aha, dobra, ok. Już rozumiem. Dobra, to X zostaje tak jak był. I chyba w sumie to aż tyle tej mojej zmiany tych klawiszy, chociaż nie, jeszcze muszę zmienić sobie, jeżeli chodzi o broń, to będzie tak, tutaj, jump, parachute, reload, ok, select primary weapon, to tutaj w tym momencie to trzeba w ogóle wykasować. I trzeba zmienić na do dołu, do góry, okej. I teraz tak, tutaj ma być ten klawisz, a tutaj ma być ten klawisz. Okej, granat to granat, granat mogę ustawić na kółko, okej, dobra, tak jak mówiłem kiedyś. Dobra, zobaczymy czy to jest to. Resum, deploy damy tutaj na kolesiach. Wow, aha, tutaj czułość myszki też muszę sobie zmienić. Control jest na 0, ok. O może, płytarz za mocno. Na 5 damy. Dobra, teraz jest na ok. Dostał koleś, mi pierwszy zabity. Już jestem promowany. Dobra. Było w miarę ok, ale to jeszcze nie było to. Momencik, tutaj muszę sobie zmienić raczej na jakieś tam 3%, ok. Dobrze, jeżeli chodzi o ustawienia tego myszki, to mam dobrze ustawione, bo dobrze odruchowo zmieniłem broń i wszystko było ok. Ok, teraz się mogę tutaj odrodzić, wyskoczę, ale widzę, że już dźwięk nie działa tak jak powinien, nie działa razem z obrazem. Okej, dobra. Oho, już tak dziwnie to działa. Tutaj koleś nie żyje, dobra, w porządku, gdzie my jesteśmy? O Boże, snajper. Odrzut jest trochę gorszy niż w czwórce. Dobra, nie wiem co się dzieje, gdzie ja mam teraz biec. Trochę dźwięk nie daje rady według mnie. Dobrze, że troszeczkę mniej słychać kroki biegnącego żołnierza, bo w czwórce jest dużo bardziej słychać i to strasznie zamydla obraz całości, ten zabity. Całości dźwięków. Tutaj dobrze, że słychać trochę mniej. Dobra, muszę być tutaj na górę chyba, bo oni gdzieś tam są. Tutaj są nasi, okej. Tutaj po lewej stronie jest jakiś wróg. Na to nie można wejść, nie można na to wejść. Tutaj powinienem... O kurde, nawet nie wiedziałem, że to jest taka akcja, dobra. Zaraz was kolesie dojadę. Nie. Okej. No postacie bardzo podobnie ruszają się jak w czwórce i ten sam widok zabitych ludzi. Dobra, jeszcze raz piszę wejść w opcje. I tutaj muszę sobie zmienić na odwrotnie, w sensie takim, że tutaj ma być odwrotnie, ma być trójka. A tutaj czwórka, czyli tutaj ma być... czwórka, a tutaj trójka. Ok, i tak będzie dobrze, jeżeli chodzi o mnie. Dobra, czy tutaj na którym znowu się mogę rozbić? Mogę. Ten dostał. Dobrze zalicza gra. To mi się podoba, wiecie. Szybko zalicza strzały. Dobrze, zobaczcie, praktycznie od razu, jak strzelasz do gościa, to są hitmarkery. I to jest bardzo dobre i to jest na plus. Ktoś tu się w takim razie postarał. Zobaczymy jak to będzie później, jak będzie full wersja. Dobrze, dostała ciężarówka granatem.
Dobra, tam chyba ktoś już nie żyje, chłopaki. Tutaj się schowam za tym. Ten koleś dostał ode mnie, 23 asysty dostałem. Okej, tutaj jest w porządku. Dostaję od kogoś, nie wiem od kogo. Dobra, dostałem od tej ciężarówki niestety. Główkę dostałem. Jeszcze sobie teraz pobawię się opcjami, jeżeli chodzi o zmianę tutaj wyglądu tego HUD-u, żeby był trochę mniejszy. Ja lubię raczej, jak te literki są mniejsze, nie jestem ślepy, wolę mieć je trochę mniejsze, czyli options, controls, gameplay, ok, HUD visibility na 100, network smoothing na 30, ok, video tutaj, HUD size, dobra, damy na 0, zobaczymy jak to będzie wyglądać, filter view na 90 i tak zostanie. No dobra, to na razie to zmienię, zobaczymy jak to będzie wyglądać. O! Jest mniejsze, czy mi się wydaje, czy nie jest wcale mniejszy? Z tyłu. Dostał, ale chyba nie z tej strony mi zaliczało te strzały, czyli jest ten sam błąd jak BF4, czyli jeżeli chodzi o zaliczanie, pokazywanie z której strony się dostaje, to jest taka opcja, że pokazuje różne dziwne rzeczy. Dobra, tutaj pobiegniemy w tą stronę. Tutaj zaskoczymy. Wow, trochę za późno dostałem ten strzał. Ten dostał. Ten nie dostał. Ten zaraz dostanie. Tu na górze. Aha, on zaskoczył na dół chyba, ten kolo. Przejechał mnie, został przez tego kolesia, który tutaj jechał tym samochodem, ok, w porządku. No powiem wam tak, na chwilę obecną, chyba dlatego, że jestem troszeczkę przyzwyczajony do czwórki, w sensie do biegania tymi postaciami, tak trochę dziwnie. One biegają no, bardzo podobnie jak w czwórce, więc jestem trochę przyzwyczajony. No i co tu mogę powiedzieć? Gra mi się jak na razie przyjemnie, powiem wam szczerze. Więc no może być ok, może być ok, jeżeli chodzi o tą grę. Kolizje z obiektami są takie troszeczkę lepsze niż w BF4, bo na przykład tutaj jak się podejdzie koło tej ławki jakoś tak, to on na nią wchodzi, jakoś tak ją trochę, on ją tak próbuje ją trochę ominąć, tak jakby ocierał się o nią tak gładko, a w BF4 tak nie ma, po prostu stanie w miejscu, stoi i ty po prostu nie wiesz co się dzieje, nawet nie nakieruje cię w którą stronę masz się przesunąć, żeby po prostu ominąć tą przeszkodę, a tutaj jest tak, że ta postać tak troszeczkę się ociera i po prostu sama nakierowuje w którą stronę ominąć tą przeszkodę, także to jest dobre. Nie wiem czy wiecie o co mi chodzi, ale to jest właśnie fajne, to jest dobre. Oha, nie nacelowałem na kolesia, nie widziałem go, a szkoda, szkoda. A, ale został zabity, bo tam była mina, także pięknie, 50%, 50 asysty, dobra. Jeszcze raz muszę ten HUD zmienić, bo coś mi się tu wydaje, że coś mi się tutaj nie zmieniło. System Performance Reset, czy to chyba trzeba nacisnąć? A nie, czekajcie, momencik. Dobra, tu, aha, bo to jest, dobra, to jest to, back. To jest, aha, to jest co innego, momencik, bo tutaj Apply Video Settings, o, tutaj trzeba to nacisnąć, dobrze. Screen Adjust to nie, to mnie nie interesuje. Damy na 100% to, zobaczymy. Options, Apply Video Settings, ok, Resume. Czy jest większy, czy nie jest większy ten HUD? Nie, no jest większy, zobaczcie, to ile jest większy, oh my god. Ale to znów jest dobre, bo mapa jest trochę większa, wiecie? Także to znów jest dobre pod tym względem, mini mapa jest większa. No lepiej się kontroluje te postaci tutaj. Lepiej się kontroluje te postaci, naprawdę. Lepiej niż BF4, także coś tu zmienili. Według mnie na lepsze pozmieniali. A, to nasz koleś motorem. Okej, okay, ja tak sobie biegam na razie bez celu. Okej, okay, w porządku, tutaj nawet fajnie. Dobra, ten HUD zmniejszymy na 0. Wideo tutaj HUD jest na 0 i to jeszcze też na 0. Żeby nie było żadnego blura, nie potrzebuję tego blura, nie chcę mieć jakiegoś takiego dziwnego rozmycia, po co mi to? Okej. Okay. Dobra, biegnę tutaj, gdzie mam biec, czyli tam, gdzie jest ta walizka śpieszna. Tutaj nasi strzelają do nas. Dostaję od jakiegoś snajpera, ale może... Tak, on jest z tyłu, ten snajper. A, to nasz, kurczę, bo jestem tym razem, jestem
chyba tym złym. Okej, okay, aha, na górę musimy wjechać, dobra. Na górę, czyli trzeba wziąć windę, odpalić. Da się odpalić tą windę, to się nie da, tam się da odpalić, dobra. Idzie i na górę, okej. Okay. To sobie aptekę. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Oni chyba są jeszcze wyżej. To ich nie ma, okej. Okay. Zobaczymy, tędy się nie da przejść. Tutaj też się nie da przejść. Kurczę, chyba nie ma wyjść. Aha, tędy, dobra, spawn on me. Nice. Dobra, biegnij, gościu, biegnij, biegnij, biegnij. Kurczę, trzeba chyba na sam dach wejść, bo tam jest ta walizka. To nasi, okej. Okay. Gdzie oni są tutaj? Tutaj gdzieś? Oni idą na górę, okej, okay, dobra. Dobra, tam granacik poleciał. Czy on wybuchnie w ogóle, czy nie wybuchnie? Wybuchł chyba, okej. Okay. Dobra, mój team znów wygrał. A więc tak, no nie jest to ocena, ale wydaje mi się, że jest lepiej, jeżeli chodzi o BF4, także... no nie wiem, czy chcecie jeszcze, żebym zagrał jedną rundę. Teraz mi tego nie powiecie, bo oczywiście was tutaj nie ma. Ojejku, ostatnio trzeci level? Drugi, sorry. Drugi, zaraz do trzeciego dobiję. No masakra, jak szybko. O kurczę. Dobra, to zagram w takim razie jeszcze jedną rundę. Dość długi będzie to film, no ale... no powiem wam, że nie jest taka wcale zła ta gra, także... także dobrze. Dobrze, że jeżeli chodzi o zaliczanie strzałów od te hitmarkery, dobrze, że fajnie zalicza. I wydaje mi się, że lepiej działa, jeżeli chodzi o... stronę wydajnościową mojego komputera, czyli no na razie jeszcze nie spotkałem żadnego spadku FPS-ów, nic takiego, także dobrze. Zobaczymy, jaka będzie następna runda, jak to będzie wyglądać. Może założę sobie ten celownik do tej broni, bo jednak M16 dobrze strzela się w BF3 bez celownika, a tutaj jest troszeczkę gorzej. Dlatego chyba założę sobie ten celownik, który tutaj był. Już sobie wyobrażam, jak to będzie mówione po polsku. Pewnie będzie jakoś tak drętwo i sztywnie, no ale miejmy nadzieję, że nie. Dobra, ja muszę sobie tutaj jeszcze zrobić opcję. Tutaj ok, niech tak będzie. Joystick sensitivity to mnie nie interesuje. Wibracje też mnie interesują. Gameplay ok, ok. Tutaj niech będzie jak jest. Tutaj tak, wideo ok. Brightness 70 też jest ok. Field of view to jest 100, może być 120. No, 90, niech będzie 90. Teraz tak, zobaczymy, co to jest ten Motion Blur Amount. Ok. Mniej więcej wyobrażam sobie, co to może być. Deploy. No nie wiem, nic nie widać, żeby gdzieś się. Może i coś tam widać. Dobra, to ja teraz wyłączę to w ogóle. Nie no, chyba lepiej jest bez tego Motion Blur. Dobra, zobaczymy, jak się kieruje pojazdami. Miał dźwięk nawet. Jeszcze raz opcje. Ok, bince w pojeździe. Ok, 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 ok. Change camera, switch. Momento, momento. Okej, okay, to będzie chyba to. Tak jest, to jest to. Dobra, ja to lubię mieć na myszce, nie chcę mi się szukać tam klawisza jakiegoś na klawiaturze, także robię sobie to na myszkę zawsze. Kurde, trzeba się teraz... Aha, ręczny nie działa chyba. Dobra, nie wiem, czy mamy to bronić, tak? Here, you take the wheel.
To gdzieś są kolesie, na górze są. Dobrze, dobrze, mamy man down, widziałem. Pewnie źle robię, że sobie nie polepszam tych różnych opcji, jeżeli chodzi o te moje na przykład do wskrzeszania ludzi, o defibrylator. Tutaj zabili kolesia. Widziałem, jest, są ci kolesie, tam są z tamtej strony, tutaj też są. Zmiana, dobrze, szybko przeładowuję M16, cudownie. Podoba mi się to, biegnę do niego na górę. Chyba razem z tym kolesiem będę biegł. Jeden przebieg na lewo, nie wiem czy widzieliście, ja go widziałem, jest tutaj. Ale ta broń strzela tak samo kiepsko, jak już strzelała wcześniej. O, tu jesteś! Apteka. Rzucimy tam Najdzika, zobaczymy co się stanie, okej. Widziałem was tutaj obydwu, także super. Jeszcze jeden był. Oh my god, z tyłu koleś mnie dojechał w głowę, prosto dostałem. Dobra, założę sobie teraz ten celownik na tą broń, żeby biegać z celownikiem, a nie bez celownika. Będzie mi łatwiej. Pewnie jakiś holo czy coś takiego tutaj mam. Operator, nie, customize. Okej, tutaj. Optik. O ten. Dobra. Teraz mogę sobie pewnie coś dokupić, momento. Nie, bug. Customize i tutaj mogę sobie pewnie coś kupić, tak jest, retrieve, powrót, tak, survivalist, game mask, kurde, no dobra, niech będzie tu deploy, szybko, szybko tu deploy, o kurcze, źle się zrespiłem, a nie, może i nie jest tak, że to mogę kogoś podnieść tym. Dobra jest to też, że gra reaguje na to, co ja chcę zrobić, czyli po prostu jak nacisnę rzut granatu, to on ten granat rzuca, tak? No to... Dobra, tutaj jest git. No, przestałem strzelać, oni do mnie strzelali, jak tam było dwóch. Chciałem takim ogniem przerywanym, żeby git ich tam pocisnąć. No ale nie ustało się, zobaczcie, koleś ma 10 do 0, także... O, tutaj nie mogę się zrespić, tutaj mogę się zrespić, jestem w pojeździe, to biegnę tam z powrotem, gdzie byłem wcześniej, jadą, jadą. Tutaj się schowamy. Dostał kolo. Bardzo fajnie zalicza, bardzo mi się to podoba, teraz mogę go podnieść. Podniesiony, okej. Po podskakuj, to jest też lipa, którą niestety trzeba naprawić, panie i panowie. Oj, kurde, tutaj byli po prawej stronie na górze, nie widziałem ich. Fajne podnoszenie, dajesz, kurde, zastrzyk adrenaliny. To, podnoś się. Dobra, okej, jestem podniesiony. To jest nasz, okej, w porządku. Gdzie oni są? Z której strony teraz będą taki atakować? Z tamtej strony, w ogóle pojechał tam gdzieś daleko, słychać go jak jedzie. Fajnie, pewnie tutaj wyjedzie z tej strony. To ja się od razu ustawię gdzieś tutaj, żeby kolesia... O, tutaj jedzie, dobra, okej, niech sobie jedzie. Aha, to można używać nieskończoną ilość razy. No w sumie lepsze to jest niż ten defibrylator. Takie przynajmniej trochę prawdziwsze. RPG! To nie jest RPG przecież. Dostał koleś, dobrze, że tutaj z tej strony siedziałem. O kurde, a, ziemia się trzęsie, czy co się dzieje? Aha, jak się strzela do tych, do pojazdów, to jest trochę inny jest wskaźnik ten hitmarkerów. Coś się stało. A, bo on się chce wychylić. A ja mam to wyłączone. No, nie zginąłem za ścianą. To też w sumie dobra opcja. Zginę. Zginąłem, okej. Okay. Muszę w opcjach gry wyłączyć to wychylanie, bo mi się to nie podoba. Ok, jeszcze tylko zmienię sobie właściwości grafiki na high. Zobaczymy jak będzie. Skoro teraz jest 120 FPS-ów, to z
Z ultra też powinno być ok. Dobra. Na ultra sobie chciałem przestawić, nie na high, tylko na ultra. Ok. Jestem w śmigłowcu, tutaj wyskoczę z niego. Oj, dostałem za ten. I to jeszcze w głowę dostałem z UMP, także za późno go zobaczyłem, nie dało rady go zabić niestety. No na ultra mam 60 FPS-ów, na razie, ale jeszcze zaraz muszę wejść do gry, żeby cokolwiek lepiej... tutaj nie mogę, teraz mogę. No, panie, panowie. Właśnie, no tutaj był, a dlaczego? Podniosły mnie, podniosą. A, tu deploy, Boże, nie to nacisnąłem, trzeba. Ajajajajajaj, trochę bugi dźwiękowe, no ale okej. No, aha, mamy tyle sekund do deployu. Dobra, zrespiłem się na nim. Przyjechał kolejny, rozjechać na strzał. Zabiłem chyba jednego, ale tam był jeszcze jeden. Z jakimś tym działem chyba na samochodzie, czy nie? Nie, bez działa. Dobra, chyba obronimy te walizki i nie uda im się nas dojechać, także fajnie. Temu rzucimy od razu aptekę i przejdę sobie na drugą stronę. O, zginął koleś. No, jeszcze granat rzuciłem, powinien tam dolecieć gdzieś. Jest, doleciał, jeden padł koleś. Nie wiem, czy to ten, co mnie zabił, nie, inny. Ale tam jeszcze kilku zraniłem, dobra, fajnie. Okej, okay, dobrze, że przynajmniej granat doleciał i nie spadł tutaj gdzieś pod nogi. Dobra, zrespię się tutaj, mam nadzieję, że mi się uda. Na tym nie mogę, mogę się zrespić. Aha, bo jest tylko taki znacznik, że tam jest ostra jazda. Się położymy, tam jeszcze są kolesie. Nam zanajdujemy w takim razie, okej. Okay. No i nie chciał się położyć, kurczę, chyba byłem za blisko tego samochodu. Samochód znikł. Aha, nie da się akceptować podnoszenia za pomocą spacji. Koleś padł. Gdzieś tutaj jeszcze są, na razie tutaj nie ma, okej. Okay. Ja jestem medkita, nie mam medkity. Tutaj zabici są wszyscy, okej, okay, w porządku. Tam koleś zginął. Dobra, wygraliśmy. I to byłoby na tyle mojego grania. No powiem wam, że nawet wciągające to jest. Lepiej się gra niż BF4. Przynajmniej to trochę lepiej wygląda. Nie wygląda tak, jakby się miało za chwilę rozpaść. Także to na plus. No i na ultra w sumie to wydaje mi się, że na ultra też działa jak BF4. No tak na ultra w BF4 mam też około 60, właśnie 50 FPS-ów. No ale na wysokich działa lepiej niż BF4. Także dobrze. Ok, to byłoby na tyle. Jeżeli chodzi o moje pierwsze granie, będę miał więcej czasu. Teraz się muszę uczyć fizyki, także życzcie mi powodzenia na kolokwiach i egzaminach. Mam koniec semestru. No i trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!